na Jedzmoście, który ma bardzo długą historię, ale historię w tej wcześniejszej formie. Most tutaj powstał w 1971 roku, a dzisiaj, teraz dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zyskał, można powiedzieć, drugie, nowe, doskonalsze życie. Serdecznie witam uczestników dzisiejszego spotkania, dzisiejszego briefingu. Panie premierze, dziękujemy za obecność w Małopolsce. Witam serdecznie. Jest z nami również pan minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Serdecznie witam również gospodarza ziemi tarnowskiej. Brawo! Witam również gospodarza ziemi tarnowskiej, pana starostę Romana Łucasza. Panie premierze. Brawo! Dziękuję bardzo. Ja chciałem też przywitać tutaj z nami pana marszałka Terleckiego, pana marszałka Marka Pęka i parlamentarzystów naszych tej ziemi. I zacznę może tak, że na wielu inwestycjach, którym się przyglądamy, które analizujemy, widać częściej rdze z czasów PRL-u niż nowe inwestycje, nowe plany, nowe projekty z czasów III Rzeczypospolitej. Drogi gminne, drogi powiatowe, mosty gminne, powiatowe były skrajnie niedoinwestowane. Mieszkańcy takich gmin jak ta tutaj, gmina Wierzchosławice pod Tarnowem, doskonale o tym wiedzą. Wiedzą o tym, bo musieli przez parę lat jeździć do Tarnowa objazdami, co wydłużało zdecydowanie drogę. Można powiedzieć, że niepotrzebnie robiliśmy tutaj ten most, niepotrzebnie ten cały remont i jego ponowne udrożnienie, bo przecież nie tak daleko stąd jest most, przejazd na A4, też na tradycyjnej 94, tej, na którą się jeździło wcześniej. Ale właśnie to jest dobry symbol, szanowni państwo. Czy mosty, czy drogi powinny być tylko te, które łączą wielkie miasta, czy właśnie Polska pomiędzy tymi wielkimi miastami, pomiędzy autostradami, pomiędzy drogami ekspresowymi, to jest ta Polska, o którą szczególnie powinniśmy dbać. Dziś tutaj znajdujemy się w miejscu poniekąd dla historii Polski symbolicznym. Gmina Wierzchosławice, przed chwilą tutaj z panem marszałkiem Ryszardem Terleckim i z parlamentarzystami byliśmy w Wierzchosławicach, w miejscu spoczynku Wincentego Witosa. Wincenty Witos przed I wojną światową był wójtem gminy Wierzchosławice. I jestem przekonany, że tak jak on wtedy myślał o tych małych ojczyznach, o polskiej wsi, małych miejscowościach, tak i dzisiaj ogromna większość Polaków dostrzega, niezależnie od poglądów politycznych, nasze starania w remontach, modernizacji i budowie dróg. Remontach, budowie mostów, takich jak ten tutaj w Ostrowie, w gminie Wierzchosławice. Bo, szanowni państwo, Polska musi być Polską równych szans. I mieszkańcy, którzy dojeżdżali do Tarnowa, objeżdżając ten most, nadrabiając te kilkanaście kilometrów, czyli rocznie można powiedzieć tysiące kilometrów, doskonale o tym wiedzą, że żeby wyrównać szanse, musi być zaangażowanie ze strony państwa polskiego. Państwo polskie sfinansowało około 2/3 kosztów remontu tego mostu i ponownego włączenia jego do ruchu, do komunikacji dla mieszkańców tej części całego powiatu tarnowskiego. Szanowni państwo, dla mnie jest szczególnie ważne, że mogę być w takich miejscach właśnie jak to. Gmina Wierzchosławice ma w swoim godle, w swoim herbie, ma orła i czterolistne trzy koniczynki. Szczęście jest oczywiście potrzebne, ale wiemy doskonale, że bez udziału państwa, bez udziału budżetu państwa niewiele się da zrobić. Często brakowało nawet na ten wkład własny. Dlatego szczególnie dziękuję posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy tutaj są z nami. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo często... Tak, to dla was oklaski. Dziękuję bardzo. Bardzo często spotykają się ze mną, rozmawiamy o tych kawałkach infrastruktury, które są potrzebne do tworzenia warunków, do inwestowania dla przedsiębiorców, warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. I to się udaje. Mamy w Polsce najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej. To chyba coś mówi.
i robimy wszystko, aby ten kryzys gospodarczy, który Putin i Rosja nam zgotowały, nie doprowadził do wzrostu bezrobocia, nie doprowadził do poważnych, bardzo poważnych perturbacji gospodarczych. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten most na powrót służył mieszkańcom. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o to, żeby tworzyć Polskę równych szans. To jest nasze credo, to jest nasz podstawowy postulat, aby Polska była jedna, Polska była Polską równych szans. I myślę, że na inwestycji takiej jak ta dostrzegamy, że za naszymi słowami idą nasze czyny. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu bardzo proszę pana ministra. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, w miejscach, właśnie w miejscach takich jak te, widać dokładnie, jak funkcjonują rządowe programy wsparcia samorządów. Rządowe programy, które zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyjęte przez parlament, już działają. Są w trakcie, a dzięki tym programom w trakcie realizacji jest wiele inwestycji. Przypomnę, że tylko w Małopolsce w tym roku 180 inwestycji drogowych na drogach gminnych, drogach powiatowych i także obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzisiaj jesteśmy na granicy Tarnowa. Dzisiaj jesteśmy w powiecie tarnowskim. Ale parę tygodni temu otwarliśmy w powiecie jasielskim, czy brałem udział w otwarciu, został otwarty, oddany do użytku most, na który czekały pokolenia mieszkańców miejscowości, które aby się z sobą skomunikować samochodem, trzeba było nadrobić wiele, wiele kilometrów. Teraz można dzięki tej inwestycji w powiecie jasielskim, dzięki tej inwestycji w powiecie tarnowskim, ale dzięki inwestycjom realizowanym w całej Polsce komunikować się łatwo, bezpiecznie, dojeżdżać do miejsc wyznaczonych w przewidywalnym czasie, w przewidywalnym terminie, ale przede wszystkim najważniejsze, że bezpiecznie. Ponad 14 tysięcy kilometrów dróg gminnych, powiatowych. To jest efekt działania rządowego programu, który wspiera inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. To jest efekt działania, który wspiera wszystkie samorządy, o czym mówił pan premier. Każdy region w Polsce, każda gmina w Polsce ma prawo do rozwoju. W każdej gminie powinny zostać i są przebudowywane drogi gminne, przebiegające przez nie drogi powiatowe. Do niedawna nie było to możliwe, bo w kasach gmin często brakowało pieniędzy. Będzie zapewne pan starosta Łucarz o tym mówił, że gdyby nie rządowe środki, kasa powiatu, środki powiatu tarnowskiego nie pozwoliłyby podjąć się tego zadania. Co jest tutaj niezmiernie istotne. Na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów nakłada odwagę polegającą na decyzji o realizacji inwestycji, bo to nie decyzje przecież niełatwe. Na te decyzje nakłada się wsparcie rządowe. I można by było powiedzieć, i można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd Prawa i Sprawiedliwości, powstają, realizowane są inwestycje drogowe. Gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Pan premier wskazywał szczególnie parlamentarzystów, bo gdyby nie obecni tutaj parlamentarzyści, nie mielibyśmy rządowego funduszu rozwoju dróg. Nie moglibyśmy korzystać z tego funduszu. Samorządy nie mogłyby korzystać z tego funduszu, bo przecież mówiono, że ten fundusz jest Polsce niepotrzebny. Jest potrzebny i o tym doskonale wiedzą włodarze gmin. Mam nadzieję, że ta udana inwestycja, bo udał się ten obiekt, jest ładny,
mocno skomplikowany konstrukcyjnie. Przez pokolenia ta inwestycja będzie służyła wszystkim przejeżdżającym, wszystkim przechodzącym, skracającym drogę w sposób wydatny dzięki jej istnieniu. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękuję, PiS! Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu bardzo proszę gospodarza powiatu tarnowskiego, pana starostę. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, zebrani tutaj w tym szczególnym dla mnie miejscu dzisiaj. Te ostatnie 2,5 roku, szanowni państwo, był to dla mnie i dla moich współpracowników, ale i dla mieszkańców trudny czas. Kiedy 27 listopada 2019 roku zamykaliśmy ten most, robiłem to z wielkim bólem i żalem i smutkiem, ale niestety konstrukcyjna wytrzymałość tamtego mostu się wyczerpała. Dlatego podjęliśmy szybką decyzję, ażeby zaprojektować, rozebrać stary most i wybudować nowy. Wyremontować właściwie na bazie, na fundamentach tego starego mostu. Szanowni państwo, i 3 czerwca tego roku, czyli dokładnie 2,5 roku oraz jeszcze 1 tydzień, nastąpiło otwarcie nowego mostu. Uczyniłem to z panią poseł Pieczarką, za co jej serdecznie dziękuję, za jej obecność. W godzinie 5:30, nie wstrzymując ruchu nawet na 1 minutę, otworzyliśmy ten most. Jeszcze 2 czerwca, panie premierze, trwały prace wieczorem, a niezwłocznie otwarliśmy most rano 3 czerwca. Panie premierze, ale nie stalibyśmy tutaj dzisiaj, w tym miejscu i oficjalnie nie otwieralibyśmy tego obiektu, gdyby nie rządowe środki finansowe, które wpłynęły do naszej kasy na remont kapitalny tego mostu. Panie premierze, i w tym miejscu chciałbym wyrazić panu wielką wdzięczność za to, że te środki zostały przyznane. W sumie zostało przyznanych na pierwszy etap, czyli na rozbiórkę i na remont, na drugi etap 23 miliony 100 tysięcy złotych z kasy budżetu państwa. Za to, panie premierze, w tym miejscu w imieniu swoim własnym, zarządu powiatu tarnowskiego, wszystkich rannych, ale przede wszystkim mieszkańców tego terenu, gminy Wierzchosławice, Tarnowa, serdecznie panu, panie premierze, dziękuję. Dziękuję. Pozwólcie państwo, że jeszcze 2 słowa skieruję do państwa, bo to jest bardzo istotne i nie chciałbym tutaj pominąć nikogo. Zaangażowana bardzo w tą naszą pomoc była pani poseł Anna Pieczarka. Pani poseł, serdecznie dziękuję i dziękuję panu ministrowi Krzysztofowi Kubowowi, na którym często rozmawialiśmy z panem wicestarostką Jackiem Chudymą na temat tego właśnie, tej inwestycji. I ta przychylność była. Ale szanowni państwo, byłby mi też nie do końca tutaj szczery i sprawiedliwy, gdybym pominął dzisiaj, a nie mogę pominąć, pana Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego i zarządu powiatu z panem wicemarszałkiem, również jako członkiem tego zarządu, tutaj naszym członkiem zarządu, panią Martę Malec-Lech. To 3 miliony, które płynęły do naszej kasy, są bardzo istotnym wkładem w ten nowy most. Dziękuję wam bardzo. I tu jest, szanowni państwo, przykład, ten most, ta inwestycja jest przykładem wspaniałej współpracy rządu i samorządu, ale również samorządu powiatowego, panie premierze, i samorządu wojewódzkiego. Samorząd województwa nie zostawił nas samymi, kiedyśmy mieli trudne chwile, jeżeli chodzi o zbilansowanie również tej inwestycji. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, no i wkład powiatu, no skromne 9 milionów. Jak sobie państwo widzicie, to jest 25% tej inwestycji. Ale to dla nas jest bardzo duży wysiłek. I panie premierze, to są bardzo dobrze wydane pieniądze. Ludzie się z tego cieszą. Zresztą widzimy po ilości ludzi tutaj dzisiaj, którzy są. Jest to dla nich bardzo ważne wydarzenie. Ten most będzie nam służył przez kolejne dziesiątki lat. Jego długość 286 metrów. Waga ponad 8 tysięcy ton. Mówi sama za siebie. Nie będzie go trzeba remontować, nie będzie go trzeba naprawiać, będzie służył naszym mieszkańcom i z tego bardzo, bardzo się cieszymy, panie premierze. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców, którzy naprawdę są z tej inwestycji bardzo zadowoleni i tak długo na nią czekali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie starosto. Szanowni państwo, teraz jest czas na pytania od redakcji. Dziękujemy zresztą za państwa liczną obecność. Do państwa dyspozycji jest mikrofon. Bardzo proszę o przedstawienie się, wskazanie nazwy redakcji oraz wskazanie, do kogo pytanie jest adresowane. Czy do pana premiera, czy do pana ministra, czy do pana starosty. Zapraszam. Dzień dobry, panie premierze. Konrad Borusiewicz, TVN24. Chciałem zapytać o przyszłość wymiaru sprawiedliwości i pieniądze na KPO.
To pytanie zainspirowane pana wczorajszą wypowiedzią w Spale i słowami o tym, że nie chce pan umierać za wymiar sprawiedliwości. Dopytać chciałem jeszcze o kurator małopolską Barbarę Nowak po raz kolejny, jej wypowiedź, tym razem dotycząca DPS-u w Jordanowie. To jest sytuacja, w której wiele osób mówi, że stawia się w tym przypadku po stronie oprawców. I jeszcze jedną rzecz to kwestia in vitro i petycji, pod którą 25 tysięcy osób podpisało się, chcąc, by po raz kolejny ten zabieg był współfinansowany w całości bądź też w części przez państwo. Dziękuję. Szanowni państwo, co do pierwszej sprawy, o którą pan redaktor zapytał, to stoimy dzisiaj u progu bardzo poważnej globalnej zawieruchy gospodarczej. Widzimy, co dzieje się na rynkach surowców, widzimy, co dzieje się na rynkach finansowych, na rynku obligacji chociażby. Dlatego wszystkie pieniądze zewnętrzne, te unijne, grantowe, z Krajowego Programu Odbudowy i z umowy partnerstwa, czyli wieloletnich ram finansowych, są Polsce dzisiaj jeszcze dużo bardziej potrzebne niż 6 miesięcy temu, niż przed wojną, niż przed 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. To dlatego, skoro ciężko nam jest dojść do porozumienia z Komisją Europejską, dlatego utrzymuję, że ta cała sfera i jej reformowanie, czyli sfera wymiaru sprawiedliwości, jest bardzo ważna, ale dziś musimy jednocześnie też uwzględnić priorytety po stronie gospodarczej i po stronie zapobiegania tym wszystkim kryzysowym sygnałom, które do nas przychodzą. I to jest jakby najważniejsze, żebyśmy w taki sposób popatrzyli również na Krajowy Program Odbudowy. Sądzę, że wszyscy, także i tutaj starostwo tarnowskie, wszyscy starostowie, wszyscy wójtowie w całej Polsce zdają sobie doskonale sprawę, jak ważne jest łączenie środków budżetowych, państwowych, tych z naprawionego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości budżetu państwa polskiego ze środkami samorządowymi, ale również z grantowymi środkami unijnymi. Co do drugiej kwestii, to chcę powiedzieć jasno. Po pierwsze, ogromne słowa współczucia, szczerego współczucia dla wszystkich ofiar, dla wszystkich pokrzywdzonych w tym ośrodku, w tym DPS-ie, który był tutaj w Jordanowie, który jest prowadzony. Po drugie, oczywiście wyciągniemy konsekwencje, w tym również konsekwencje karne wobec tych, którzy najsłabsze osoby, które potrzebują wsparcia innych, potraktowały w sposób nie tylko niewłaściwy, ale poniżej jakichkolwiek standardów społeczeństwa. Każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do niewłaściwego komentowania, do niewłaściwego podejścia do tego tematu, mam tylko jedno do powiedzenia, że musimy w 100% stać zawsze po stronie słabszych, po stronie ofiar, a na pewno jest komu współczuć i współczujemy głęboko wszystkim, którzy zostali tam poszkodowani, wszystkim, którzy są ofiarami przemocy, jakiejkolwiek zresztą przemocy w ośrodku w Jordanowie. A konsekwencje z całą surowością, z całą pewnością zostaną wyciągnięte. Bardzo dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę o pytania kolejną redakcję. Dzień dobry, Teresa Gut, Polsat News. Panie premierze, ja chciałam zapytać o słowa Donalda Tuska, który dzisiaj w Małopolsce mówił o tym, że jeżeli PiS utrzyma władzę, no to niestety zostanie zaostrzone prawo dotyczące rozwodów, aborcji. Między innymi nie będzie można takich rozwodów wziąć. Całkowity będzie zakaz aborcji. I w związku z tym chciałam zapytać, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Moje stanowisko jest bardzo proste i jednoznaczne. Te słowa to jest kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty. Ale mogę też powiedzieć tak. Wiecie państwo, kto jest największym wrogiem Donalda Tuska? Ludzka pamięć o rządach Donalda Tuska. To jest... To jest główny wróg Donalda Tuska, ponieważ pamięć ludzka doskonale odzwierciedla to, co rzeczywiście działo się w czasach jego rządów i ciężko jest jemu się uwolnić od tego, co wtedy robił, co wtedy mówił,
i jak dzisiaj zaprzecza sam sobie. Oczywiście nie tylko nie będzie żadnego zaostrzenia jakichkolwiek przepisów dotyczących tego, o co pani redaktor zapytała, ale jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w takiej postaci, jaką się ukształtował, a kwestii rozwodów to w ogóle oczywiście szkoda to w jakikolwiek sposób komentować. Jest to jaskrawe kłamstwo, wyssane z palca, typowe zachowanie pana Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie premierze. Kolejne pytanie. Tylko PiS może rządzić. To dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, których tutaj nie widać, bo za nami jest innego rodzaju tło, jest most, ale bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tutaj nielicznie przybyli. Wszystkiego dobrego.